gotówka po prostu ze względów bezpieczeństwa jest absolutnie konieczna. A poza tym są, szanowni państwo, ludzie, którzy są wykluczeni z systemu bankowego i po prostu z niego nie korzystają, a ponieważ mają już lat sporo, to już się pewnie ich nie namówi. Taki człowiek siedzi tu przed państwem. Chciałbym miał robić, jakby nie było gotówki. Jest pytanie...